Wrześniowa aukcja biżuterii to oryginalny projekt, w którym odnajdą Państwo dzieła sztuki jubilerskiej pochodzącej z XIX, XX, a także XXI wieku. Przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy katalog aukcyjny opatrzony kolorowymi aranżacjami, w którym prezentujemy ponad 100 niepowtarzalnych dzieł sztuki jubilerskiej. Oferta nadchodzącej aukcji to różnorodne style i kamienie. Odnajdziemy w niej m.in. białe oraz czarne diamenty, szmaragdy, szafiry, perły czy rubiny. To zbiór niepowtarzalnej, jedynej w swoim rodzaju biżuterii. Witam Państwa, jestem koordynatorem aukcji biżuterii w domu aukcyjnym Desa Unicum, ekspertem diamentów, rzeczoznawcą jubilerskim i jednocześnie biegłym sądowym. W odsłonie każdej nadchodzącej aukcji będę chciała zaprezentować Państwu biżuterię wartą uwagi i opowiedzieć ciekawą historię dotyczącą wybranego obiektu. Na naszej najbliższej aukcji pojawi się współczesna biżuteria z bardzo rzadkimi czarnymi diamentami. Diamenty te swoją nazwę zawdzięczają oczywiście czarnej barwie, która wynika z niezwykłego ich składu chemicznego. To kamienie bardzo rzadkie, nie występujące tak powszechnie jak ich bezbarwne odmiany. Pochodzą z dużo młodszych formacji złóż skalnych niż popularne diamenty bezbarwne i występują wyłącznie przy naturalnych źródłach wody. Jak powstały? Otóż tego do końca nie wiadomo. Tu spotykamy się z rozmaitymi teoriami naukowców. Jedna z nich mówi o tym, że z uwagi na to, że nie występują w głębokich złożach kimberlitowych, powstały miliony lat temu na skutek uderzenia w Ziemię asteroidy bogatej w wodór. Inna, że dostały się na naszą planetę dużo wcześniej niż miliony lat temu, jako część gwiazdy supernowej, która uderzyła w Ziemię. W dzisiejszych czasach pozostają jednak piękną, rzadką i tajemniczą ozdobą biżuterii. Drugim interesującym minerałem, który pojawi się na naszej aukcji, jest moissanit. Minerał ten swoimi cechami doskonale imituje diament. Nawet wytrawni jubilerzy miewają kłopoty z ich identyfikacją i często błędnie nazywają je diamentami, którymi rzecz jasna nie są. W związku z tym, że moissanity bardzo rzadko występują w naturze, a tak doskonale udają diamenty, zaczęto produkować je w laboratoriach dla potrzeb branży jubilerskiej. Z uwagi na dużo niższą cenę w porównaniu z naturalnym diamentem, stał się on doskonałym jego zamiennikiem we współczesnej biżuterii i świetnie prezentuje się w otoczeniu naturalnych diamentów, czego przykładem jest ten pierścień wykonany w drugiej połowie XX wieku z białego złota. Dzięki zastosowaniu moissanitu mamy możliwość nabycia pierścienia z dużym kamieniem po środku, nie odbiegającym wyglądem od diamentów w jego otoczeniu, w bardzo atrakcyjnej cenie. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w aukcji już 7 września o godzinie 19 poprzez zlecenia telefoniczne, naszą stronę internetową, aplikację mobilną Desa Unicum, a także udział osobisty. Zapraszam do naszej siedziby Desa Unicum przy ulicy Pięknej 1A, gdzie już od 24 sierpnia potrwa wystawa całej oferty przedaukcyjnej.